Wybrali już państwo potrawy? Poproszę szynkę po wiejsku i dwa jajka. Jest naprawdę dobra, dziś wyjątkowo wiejska. Super. Pod przykrywką wielkiego otwarcia restauracji poproszę deskę degustacyjną Majka. Jest na niej po trochu wszystkiego. Tickle musi pracować na dwa etaty. Od frontu oficjalny biznes, a z tyłu szemrane interesy. Gdzie Josh? Musi to zabrać. Już jedzie. Wszystkiego tu nie upchniemy. Dziś naprawdę podkręcamy tempo i wypuszczamy transport z kilkoma samochodami. Dostarczymy 2 metry sześcienne bimbru w jeden dzień. Chyba macie niezły ruch. Jak cholera. Jak tylko to załaduję, muszę tam wracać. Karol mnie zabije, jeśli będę tu siedział za długo. Nasz szalony system pozwala nam działać bez przerwy. Mamy mały, dwudrzwiowy samochód, który napełnimy bimbrem. Josh przywiezie lawetą wielkiego vana. Gdy my będziemy go ładować, on dostarczy pierwsze auto. Następnie pojedzie po starego białego Chevroleta Malibu i przywiezie go tutaj. Josh będzie lada chwila. Niech się ruszy. Samochód prawie pełny. A potem przywiezie wszystkie z powrotem i zaczniemy od nowa. Tyle lat pędzę bimber i jeszcze nigdy tak bezpiecznie go nie przewoziłem. Ten pomieści sporo alkoholu, tak jest. Laweta to samochód ratunkowy. Musiałbym zrobić coś naprawdę głupiego, żeby zatrzymała mnie policja. A nawet jeśli, to szanse są nikłe, że zajrzą do tego złomu na pace. Spójrzmy, jak to wygląda. Znasz wehikuł tajemnic, prawda? To jest wehikuł miłości. O cholera. Nie znam kobiety, która by się tu rozebrała. Nie mów, że nie jest słodki. Patrz na to. Robią to w wodzie. Niezłe, co? Ten van pewnie ma wszyło nowe. Ile towaru wiozę? Łącznie 2000 litrów. Jak to robimy? Najpierw ten? Podjedź z drugiej strony. Zamkniemy tę bramę i otworzymy drugą. To duże przedsięwzięcie, 2 metry sześcienne alkoholu. Dawno nie widziałem takiej ilości w jednym miejscu. Potrzebny nam sposób na wożenie takich ilości. Mamy mnóstwo pracy. Będzie ciężko, ale każdy powrót pustej lawety oznacza, że zarabiamy. Ładujemy ją i wysyłamy w drogę. Chłopaki, muszę wracać do restauracji, zanim żona mnie zabije. Pęka w szwach. Niedługo wrócę, w razie czego dzwońcie. Josh zabiera czarne auto, Henry i Paige muszą ładować vana, a ja będę pilnował restauracji. Chłopaki mają pełne ręce roboty. Twoje zamówienie gotowe. Moje? Ja niczego nie zamawiałem. Moje nazwisko widnieje na szyldzie. Klienci muszą mnie widzieć, bo będą niezadowoleni. Twoje zamówienie jest gotowe, na górze. Trudno będzie jednocześnie zajmować się bimbrownictwem i restauracją. Ale jeśli mi się uda, zyskają na tym obie strony. Który to stolik? Ty przyjąłeś to zamówienie. Jasne. Dasz radę? Dam. Wjeżdżaj. Właśnie tak. Otwórz maskę. Sprawdźmy, co się dzieje. To ja mam problem z samochodem, a ty zachowujesz się, jakbyś się spieszył. Patrz, pamiętam, jak podnieść maskę. W końcu to był twój samochód. Zapaliła się kontrolka check engine. To znaczy, że wyskoczył jakiś błąd. Wystarczy, że zdejmiemy klemę z akumulatora, a się zresetuje. Tak zróbmy. Nie ma problemu, ale mam ważniejsze wieści. Jakie? Po raz pierwszy w życiu zadałem sobie trud, żeby coś dokładnie sprawdzić. Ostatnio piłem trochę rumu. Wiedziałem, że chodzi o picie. Jak zawsze. Po pijaku mam najlepsze pomysły. Czytałem, że w XVIII wieku, w czasach wojny o niepodległość, melasa nie była dostępna. Jak robili rum bez melasy?
używali łodyg kukurydzianych. A co mamy w Virginii? Kukurydzę. Możemy wyciągnąć z niej cukier. Zamiast robić alkohol z kukurydzy, chcesz go robić z jej łodyg? Tak. W tej chwili nie istnieje coś takiego jak rum z prowincji. Możemy dać światu coś z przeszłości. Mam tu artykuł na temat melasy z łodyg kukurydzy w hrabstwie Randolph. To w Virginii. Zrobili alkohol z łodyg kukurydzy. Rum robi się z trzciny cukrowej i melasy, ale w łodygach też jest cukier. Zawsze szukam zapomnianych receptur i wszystkiego, co możemy odzyskać z historii i odtworzyć. Przed wojną o niepodległość rum był najpopularniejszym trunkiem w koloniach amerykańskich. Ale gdy rozgorzała walka, Brytyjczycy zablokowali porty kolonialne i przerwali import karaibskiej melasy potrzebnej do produkcji rumu. Rozpoczęto poszukiwania alternatywnego źródła melasy, a gorzelnicy z New Haven w Connecticut, Jacobs i Israel, wypróbowali łodygi kukurydzy, najbardziej obfity rolniczy produkt uboczny w Ameryce. Po kilku próbach pozyskali dość melasy, żeby wyprodukować przekonujący rum. Niemniej jednak ich przełomowy produkt został wyparty, gdy gusta Nowej Republiki skierowały się ku whisky z krajowych zbóż. Łodygi kukurydzy znów zaczęły schnąć na polach. Howard, rozumiem, do czego zmierzasz, ale sezon na kukurydzę już się skończył. To jest najpiękniejsze. Może weźmiemy te łodygi, które jeszcze stoją, i zrobimy z nich coś użytecznego? Melasę? Nigdy nie słyszałem o rumie z łodyg kukurydzy. To bardzo ciekawe. Nic nie kosztuje, to tylko łodygi. Weźmiemy coś, co się wyrzuca. Jeśli wyjdzie, wygramy. Jeśli nie, nic nie stracimy. To twój pomysł, więc ty ścinasz kukurydzę. Mogę ją rąbać cały dzień. Chcę tylko, żeby prawdziwy prowincjonalny rum wrócił do Virginii. Jak my skroplimy alkohol bez wody? Chodzi o to, żeby w jakiś sposób rozproszyć temperaturę. Przy odpowiednio dużej powierzchni i powolnym ruchu oparów powietrze zdąży je schłodzić. Cokolwiek mamy zrobić, musimy to zrobić szybko. Mike, Jerry i Richard mają tylko 4 dni, żeby dostarczyć na wesele jagodowy bimber. Wart $2,800. Tej wody nie starczy, żeby zgasić ognisko. Ale strumień przy ich bimbrowni wysechł. Muszą wymyślić nowatorski sposób, żeby przedestylować 4 beczki zacieru bez stałego dostępu do bieżącej wody. Zamysł jest taki, żeby tędy przechodziła rurka. Nigdy nie robiłem alkoholu bez dostępu do zimnej wody. Opary przejdą przez nią do wężownic. Musimy zdążyć do wesela. Na szali stoi nasza reputacja. Wiosłujemy pod prąd, do tego bez wody. Żeby skroplić alkohol bez zimnej wody, Jerry chce zbudować ponad metrowej wysokości kolumnę, którą zamontują na swoim kotle. Podłączą do niej 8 miedzianych wężownic. Na dole każdej z nich znajdzie się słoik. Gdy zacier podgrzeje się do 78 stopni Celsjusza, opary dostaną się do wężownic, rozpraszając temperaturę do atmosfery. Gdy rozproszy się jej wystarczająco dużo, opary schłodzą się i skroplą, po czym wypłyną z wężownic prosto do słoików. Teoretycznie powinno się udać, ale musimy dopilnować, żeby powierzchni wystarczyło do skroplenia oparów. To jest ta rurka, którą przetkniemy na wylot. Otwory skierujemy do dołu. Opary popłyną przez nie do wężownic, w których się skroplą. Skroplony alkohol spłynie z powrotem, a my go zbierzemy. Każdy pomysł Jerry'ego działa w teorii, ale nawet on nie wie, czy zadziała w praktyce. Bardzo dobrze. Czapa chłodnicy? W sumie tak. Jedno jest pewne, żeby obyło się bez wody, potrzebujemy długich wężownic.
Typowe wężownice chłodzące mają 80 metrów długości. Zabierzemy tę rolkę do stołu, żeby ją obciąć. Przygotujemy 8 wężownic. Będą krótsze, ale będzie ich 8. W sumie będziemy mieli około 35-40 metrów rurki. 5 razy więcej niż zwykła chłodnica. Jak w każdej wężownicy, końce pozostają otwarte, a powietrze powinno skroplić opary, zanim wylecą. Zacznijmy od góry. Co wy na to? Jak w każdym naszym destylatorze, tu też jest mnóstwo elementów. Słoiki, zawory, wężownice. Wykorzystaliśmy całą możliwą powierzchnię, żeby skroplić ten alkohol. Oby się udało. Jeśli nie, zaczniemy od zera.